nie wiem, kto będzie to pamiętał, ale jak wróciłem z Komorowa, z jednostki wartowniczej, bo tam większość służyłem, to tu obstawiali nam i warty. Tu był gdzieś jakiś ten grzybek i jakieś warty. Dzisiaj tutaj mamy przez jakieś złomowisko i tak dalej. Tam widzę, już są jakieś prywatne domy porobione. A teraz idziemy do tego parku, gdzie był dom kultury, a też podobno prywatny ktoś wykupił. Już widzę, że ładnie zrobione budynki, zaraz to pokażę. Jest. To jak będziesz niegrzeczny, to tu jest tresura, więc się mogę za chwilę tam oddać. No faktycznie, zupełnie inaczej, bo to był po prostu jeden wielki płot. A teraz jest jakieś kurcze murowane. Dobra, idę tam zajrzeć przez płot. Przez płot. I zobaczymy. Był pan z ochrony. Zapytałem się grzecznie, czy by mnie wpuścił na kompanię, na której służyłem. Niestety powiedział, że nie. No i tyle. To. I to był dom kultury. I to sobie ktoś kupił. No to ktokolwiek to kupił, to biedny nie jest tej. Zobacz to. No kurde, na pewno. A tam gdzie jest ten domek taki z tym, to pamiętam, chyba basen stał. Dobra, idę, Józek, nie krzycz. No, za chwilę wyskoczy i skróci portki. A tam się szło na strzelnicę. Tam już nawet nie mam zamiaru nigdzie iść, bo tam z tego to nic nie ma, nawet brama jest. Ale tam się przechodziło przez tą bramę i strzelnica była. Nie sądzę, żeby tam cokolwiek zostało. No. I tyle. Szczerze mówiąc, jestem delikatnie zniesmaczony wizytą tutaj, absolutnie. U kolegi to trochę lepiej wyglądało. Człowiek sobie pochodził po kompanii. A u mnie sobie nie pochodzę. Ale dobra jest. Ale więcej razy już tu na pewno nie przyjadę, bo tutaj tak naprawdę nie ma do niczego, do czego wracać. I tyle. Pochodzę sobie jeszcze trochę po placu, po którym biegałem za młodego i będziemy myśleć coś, nie? Nie wiem, tutaj chyba coś nie znajdziemy, byśmy musieli jechać do Żar. No. Dobra, to nagrywam jeszcze trochę placu. W ogóle masakra, no. Tragedia. Nic nie ma, nic nie zobaczysz. Wszystko pozamykane. Pan z ochrony cię nie wpuści, bo nie wolno. Która? No właśnie nie wiem, szczerze mówiąc nie, chyba nie. Nie przypominam sobie, nie wiem, czy ktoś będzie pamiętał, że została dom jakiś. Nie, nie sądzę. A to był ogólnie park maszyn, tak? Nie wiem, co było po tej stronie tutaj, ale pamiętam, że tu po tej stronie chyba były BWP. A tam dalej byli czołgiści, z tego co pamiętam. No. Tutaj też coś było, bo wiem, że tutaj te warty mieliśmy, nie, już nie pamiętam nawet, co tam było. No. A tu na tym placu, tam za tym betonowym płotem, to no właśnie były chyba właśnie te BWP i tak dalej, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Chyba, że źle coś kojarzę. No i tyle. To było słynne PKT. Chyba właśnie w tym budynku po lewej stronie, ten brązowy. No. I tyle. Jeszcze trochę placu ponagrywam i finito.